Widać, słychać, wszyscy są podłączeni. Poproszę o info na czacie, od razu informacje techniczne. Dziś czat będzie obsługiwany przede wszystkim przeze mnie słownie, więc bardzo proszę, nie piszcie jakoś straszliwie dużo, bo muszę jednocześnie do Was mówić i robić warsztaty z dzieciakami. Ale postaram się na bieżąco odpowiadać na te pytania, które będziecie zadawali na czacie. Dobra. To tak, część osób jest z nami pierwszy raz, część osób jest z nami już drugi raz, więc ja nazywam się Martyna i poprowadzę dziś dla Was warsztat aktywnie, kreatywnie na Dzień Ojca. Zrobimy kartkę na Dzień Taty, która niejako będzie kompletem do kartki na Dzień Mamy, więc jeżeli ktoś uczestniczył w naszych poprzednich warsztatach, to teraz rodzice będą sobie mogli postawić na komodzie dwie kartki. Przełączamy kamerę i zaczniemy sobie. Dobra, już wszystko widzę. Zacznijmy najpierw od takich rzeczy bardziej technicznych, czyli to, co mieliście w swoich paczkach, to jest to, co leży u nas na stole. Część sobie na razie odsuniemy, bo jest nam nie do końca potrzebna. Zacznijmy od tego. Dostaliście ulotki aktywnie, kreatywnie. Ulotkę sobie zostawiamy tutaj, żebyśmy ją mogli też przez cały czas widzieć. I teraz tak. To od czego zaczniemy? Dostaliście kartę, tak jak zeszłym razem, ale z innym zadaniem oraz kredki. Jest to nasza krzyżówka aktywnie, kreatywnie, której nie będziemy dzisiaj rozwiązywać. Poproszę, żebyście ją rozwiązali najlepiej ze swoimi ojcami w domu. I po wpisaniu hasła oraz narysowaniu swojego ulubionego zwierzątka, może to być też Wasza propozycja, takiego zwierzątka dla fundacji, czyli naszego cichego bohatera fundacji, który stanie się na przykład naszym zwierzęciem pokazowym. Poproszę o wykonanie zdjęć, najlepiej dzieciaków z ojcami, z rysunkami, tak żebyśmy to widzieli razem z hasłem. I do wygrania są fajne nagrody, tatowie dostali maila z newsletterem, w którym jest napisane, także dla ojców są bardzo fajne nagrody firmowe. Także kredki i krzyżówkę razem z ulubionym zwierzątkiem odkładamy na razie na bok. Jest to zadanie na po naszych warsztatach. Dobra. Dostaliście także kubki w dwóch wersjach. Niektórzy mają dziękuję Ci całym sercem, niektórzy mają taki, jak ja mam koszulkę, czyli przecież sam kiedyś byłeś dzieckiem. Mam nadzieję, że wszyscy mają już zrobioną herbatę albo nalany chłodny sok do nowych kubków. Zaczynamy warsztaty, robimy kartkę dla ojców. Super, widzę tutaj, że słychać mnie bardzo dobrze, bardzo się cieszę, ponieważ mam nowy mikrofon, więc dobrze, że teraz słychać mnie lepiej. Co mamy? W zestawie mamy kopertę kraftową, niektórzy mają dużą białą kopertę, odkładamy ją sobie na później. Jest to koperta, której będziemy używali na samym końcu. Mamy małą kopertkę z kartką w środku, klamerkę, drewnianą podstawę naszej kartki, magnes firmowy ekookiem. Wiem, że niektórzy mają tira tak jak ja, niektórzy natomiast dostali domek ekookna. Także mamy komplet ekookna razem z fundacją. Podstawkę do kartki, tak jak ostatnim razem, którą możemy sobie na razie odłożyć na bok. Drewniane elementy, które sobie szykujemy. Mamy sznurek. Każdy myślę, że w domu ma nożyczki i się przyszykował, filc oraz klej Wicol do drewna. Jedna jeszcze rzecz, która jest nam potrzebna, to kawałek kartki, żebyśmy mieli na co wylewać klej. Klej jest ekologiczny, nie powinno Wam się nic stać, natomiast bardzo proszę kleju nie zjadać. Łatwo zmywa się z rąk. Zaczynamy. Od czego zaczynamy? Bierzemy nasz arkusz filcu. Jeżeli złożymy go sobie na pół i przyłożymy do kartki, to będziemy widzieli, jakiego jest wymiaru. Więc co robimy na początek? Na początek przecinamy sobie nasz filc na pół. Dobra. Jedną część odstawiamy na później, bo będziemy jej jeszcze używali. Natomiast drugą część przecinamy sobie jeszcze raz na pół, tak żeby mieć taki mały prostokąt. Filce macie w różnych kolorach. Wiem, że niektóre są dosyć szalone. Ja akurat dziś trafiłam na filc czarny, więc będzie dosyć poważnie. Przykładamy sobie do kartki, sprawdzamy, widzimy, że pasuje. Odstawiamy na chwilę na bok. Od czego będziemy zaczynać? Zaczniemy sobie
od oklejenia kartki sznurkiem. Bardzo poproszę o przewijanie czatu, tak żebym widziała, czy tam na dole coś się dzieje. Super. Dobra, wolniej. Ok, poproszę o informację, kiedy wszyscy będą gotowi. Na razie sprawdzamy sobie filce. To, co będzie nam potrzebne do tego etapu, to nasz kawałek filcu, klamerka, sznurek i klej. Wszyscy gotowi? Świetnie. Dobra. To zaczniemy sobie od oklejania sznurkiem. Czyli ta najtrudniejsza część tak naprawdę. Sprawdzamy sobie mniej więcej, ile będziemy potrzebowali sznurka po obwodzie naszej kartki. Obcinamy taki kawałek. Pozostały sznurek zostawiamy sobie na razie z boku. Razem z filcem będziemy go jeszcze używali. Otwieramy klej. Standardowe otwieranie kleju. U góry macie przycisk, którym możemy odpalić klej. O, super. I teraz tak, łapiemy naszą deseczkę, naszą podstawę kartki i smarujemy dokładnie klejem dookoła. Jeżeli komuś troszeczkę kleju gdzieś się wyleje albo wyjdzie, proszę się tym w ogóle nie przejmować, ponieważ klej wikol po wyschnięciu robi się przeźroczysty. Dobra. I oklejamy po całym obwodzie, tak żeby sznurek nam się dobrze trzymał. W końcu ma wytrzymać ta kartka z tatą jak najdłużej i być ozdobą. Odstawiamy sobie klej na bok. Najlepiej go trochę przykręcić, żeby nam nie przysychał. Mamy upały, więc będzie przysychał bardzo szybko. W następnym etapie, jeżeli mamy już oklejoną kartkę, przyklejamy sznurek po obwodzie deski. Dookoła. O, tak żebyście lepiej widzieli. Najlepiej jeszcze palcem docisnąć sznurek do kartki. Świetnie. Tutaj. I na końcu obcinamy nadmiar sznurka. Jasne, będziemy robić jeszcze wolniej. Oczywiście, że robią to też dzieci, które mają 6 lat, robią to też dzieci, które mają 14 lat. Dlatego razem do warsztatów z dzieciakami zaprosiliśmy rodziców, żeby mogli troszeczkę pomóc w niektórych etapach wykonywania. Natomiast jeżeli jakiś etap jest zbyt trudny, to jak najbardziej można go pominąć i uprościć swój projekt. Jest to kartka od serca, od dzieciaków dla ojców, także jeżeli projekt będzie uproszczony, a wciąż będzie z miłości dla taty, to jeżeli zabraknie na tej kartce sznurka, to myślę, że nic się nie stanie. Dzieciaki i tak dostaną ogrom miłości i uśmiechów od ojców za te kartki. Dobra, proszę o znak, czy już mamy oklejoną kartkę sznurkiem. Powinna wyglądać mniej więcej tak jak moja. Jeżeli coś gdzieś wystaje albo jest nierówno, proszę się tym nie przejmować. Kartki zaraz pójdą na bok i będą sobie dosychały, także będziemy mieli czas na kolejne etapy naszej kartki. Jasne, czekamy. Ok. Jeżeli sznurek gdzieś odstaje, też się nie przejmujemy. Z każdą chwilą on będzie łapał lepiej. Klej nam tutaj fajnie trzyma, więc nic się nie będzie działo. Dobra. Już widzę, że mamy coraz więcej informacji, że sznurek jest gotowy. Przechodzimy więc do kolejnego etapu. Na szczęście wszyscy dostaniecie po naszych warsztatach
link do filmu z nagranym warsztatem. Także jeżeli ktoś bardzo nie nadąży, a taka sytuacja może się zdarzyć, to można sobie swobodnie dany fragment odtworzyć jeszcze raz i dokończyć. Dobra, co robimy następnie? Przykładamy sobie nasz filc do kartki. Sprawdzamy. Nakładamy kropelki kleju, najlepiej w czterech rogach. Odwracamy i przyklejamy do kartki. Super. Po przyklejeniu filcu teraz nakładamy sobie kroplę kleju, taką długą, ponieważ tu musi to dobrze złapać, na cały bok klamerki, tej małej klamerki, którą macie w zestawie. Następnie klamerkę przyklejamy nad filcem. Przyklejcie ją do drewienka, nie do filcu, ponieważ do tego specjalnie mamy przystosowany klej, żeby dwa drewienka ze sobą dobrze się skleiły, tak? Klamerka przyklejona do filcu może nie trzymać aż tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Ewentualnie można ją troszeczkę podkleić pod filc, natomiast żeby wszystko dobrze się trzymało, polecam przyklejenie je u góry. Proszę o znak, czy wszyscy już gotowi. To był dosyć szybki etap. Wszyscy, którzy są gotowi, odstawiają swoją kartkę gdzieś na bok, o, najlepiej w tym miejscu, tak żeby wszyscy widzieli. Super, jeszcze chwilkę czekamy. Tak, żeby wysychało. Teraz mamy kilka minut czasu na to, żeby wyschła nam, straciliśmy ostrość, żeby wyschła nam kartka, filc i klamerka. Kolejnym etapem będzie przymierzenie naszego krawatu oraz filcu. Bierzemy więc krawat, bierzemy filc i przykładamy krawat do filcu. Następnie bierzemy coś do pisania, najlepiej kredki, które macie w zestawie i odrysowujemy kształt krawatu na filcu, który dostaliście. Jeżeli macie ciemny filc, tak jak ja, polecam użyć jasnej kredki. Kształt będzie świetnie widoczny. Jeżeli macie jasny filc, to można to zrobić ołówkiem albo ciemną kredką. Po odrysowaniu wycinamy kształt krawatu. Po obwodzie. Świetnie. Odstawiamy sobie te kawałki filcu gdzieś na bok jako śmieci. Odstawiamy sobie też kredki. Na razie nie będą nam do niczego potrzebne. Oraz przymierzamy. Możemy sobie teraz spokojnie przymierzyć, czy nasz filcowy krawat pasuje do drewnianego krawatu. Po wycinaniu prawdopodobnie zostaną Wam fragmenty obrysu, który robiliśmy przed chwilką, więc ten fragment materiału obracamy w drugą stronę i mamy czysty kawałek filcu do przyklejenia na krawacie. Filcowy krawat odstawiamy sobie z boku. Następnie bierzemy sznurek. Jest to etap, który będzie dla chętnych, bo tak jak już pisaliście wcześniej, mamy też małe dzieciaki na warsztacie, więc do tego etapu zapraszam starsze dzieci,
albo chętnych. Sprawdzamy sobie, ile filcu jest nam potrzebne, aby obkleić dół krawatu. Sam dół bez węzła. Obcinamy sznurek, pozostały sznurek na razie sobie odkładamy i tak jak w przypadku obrysu całej kartki, nakładamy klej na część, którą będziemy obklejać sznurkiem. Następnie chwytamy sznurek i od miejsca, w którym chcemy go przykleić, czyli od węzła krawatu, naklejamy dookoła, dociskając palce. Tak jak mówiłam wcześniej, wylewającym się lekko klejem proszę się nie przejmować. Po pierwsze, klej łatwo się zmywa pod wpływem wody. Po drugie, w tym miejscu będziemy mieli zaraz przyklejony filcowy krawat, a klej zrobi się przeźroczysty. Po obklejeniu sznurkiem obcinamy jego nadmiar, wyrzucamy to, co pozostało. Dociskamy sznurek bokami. Tam, gdzie lekko odchodzi, proszę się nie przejmować. Jest to rękodzieło, więc całym jego urokiem jest to, że za każdym razem będzie wychodziło trochę inne i budzimy Waszą kreatywność, więc możecie dodawać tutaj jak najbardziej od siebie to, co tylko chcecie. Oklejony sznurkiem krawat kładziemy na stole przed sobą. Następnie bierzemy nasz filcowy fragment, odwracamy znowu na lewą stronę, czyli na tą, na której mamy prawdopodobnie porysowane trochę ołówkiem lub kredką i nakładamy klej tam, gdzie mamy kanciaste fragmenty. Trochę po obwodzie, tak żeby nasz krawat dobrze się trzymał, przecież nie chcemy, żeby krawat odpadł tacie z kartki. Następnie łapiemy naszą formę, odwracamy do góry nogami, na lewą stronę, nie do góry nogami i przyklejamy filcowy krawat do naszej drewnianej podstawy. Otrzymujemy drewienko oklejone sznurkiem od lewej strony, wyglądające w ten sposób. Absolutnie tutaj widzę takie pytanie, czy krawat musi być z filcem? Nie, nie musi. Jest to wszystko tylko i wyłącznie Wasza wizja. Jeżeli Wasza kreatywność i Wasz pomysł na kartkę mówi, że na krawacie nie ma być filcu, to niech go nie będzie. Ostatnim etapem tego, co będziemy robić z samym krawatem, jest to, że obcinamy sobie kawałek sznurka. Obcięliśmy kawałeczek sznurka i nakładamy małą ilość kleju w miejscu węzła krawatu. Tak jak u mnie. I przyklejamy fragment sznurka. Sprawdzamy sobie z drugiej strony wystający nadmiar sznurka. Obcinamy i wyrzucamy. Powinniśmy mieć taki efekt i oczywiście po raz kolejny jest to opcja tylko dla starszych dzieci bądź dla chętnych. Ok, odkładamy nasz krawat. Czekam teraz na informacje od Was, czy wszyscy już są gotowi i mają obklejone filcem krawaty. Poproszę o znak, czy możemy robić następny etap. Ja w tym czasie sobie już przygotuję elementy, których będziemy używali w kolejnym etapie. Mianowicie będzie nasz emblemat Supermana. Bardzo proszę, chyba dobrze go widać. Wszyscy mają emblemat Supermana, super taty. Bierzemy nasz emblemat, odwracamy do góry nogami, nakładamy na niego dosłownie krople kleju, tak żeby klej nam nie wyleciał. Pamiętajcie, że za dużo kleju to też nie jest dobra wizja, ponieważ dociskając elementy, klej wyciśnie się poza obrys naszego elementu
i będą wystawały takie nieładne krople. Szybciej też klej wysycha, jeżeli nie jest go nadmiar. Łapiemy nasz krawat i na dole krawatu, jako główną jego ozdobę, przyklejamy emblemat Supermana. Więc nie dość, że nasz tata to będzie super tata, to jeszcze będzie modny tata. Dobra. To jest moment, w którym nasz krawat możemy sobie odłożyć do wysychania na bok. Mamy więc dwa już przygotowane elementy. Mamy podstawę naszej kartki oraz krawat. W kolejnym etapie bierzemy naszą kartkę, która powinna już podeschnąć. Widzę, że klamerka jeszcze nie do końca, ale już fajnie złapała, więc odwracamy na drugą stronę, kładziemy przed sobą, przez to, że mamy naklejoną tu klamerkę, przy okazji robi nam się stoliczek, mamy to tak trochę pod kątem. Teraz będziemy musieli się obchodzić z tym delikatnie, proszę mocno nie dociskać, żeby klamerka nie odpadła, bo klej jeszcze nie jest do końca suchy. Co robimy w kolejnym etapie? Łapiemy kolejne elementy. Bierzemy sobie element z trójkątami, który, jak być może się spodziewaliście, będzie koszulą i zakończeniem krawatu. Obracamy go na lewą stronę, tam gdzie nie mamy wycięć. Tutaj na prawej stronie mamy takie fajne nacięcia, wyfrezowania. Tu nie mamy wycięć, więc na tę gładką stronę nakładamy trochę kleju oraz przyklejamy na samej górze. Podniosę tak, żebyście dobrze widzieli. Do kantu naszej koszuli przyklejamy kołnierz od tej koszuli. Będzie to elegancki tata. Po przyklejeniu kołnierza bierzemy nasz krawat, z którym obchodzimy się bardzo delikatnie, ponieważ tutaj klej wszędzie jeszcze jest wilgotny. Na lewej stronie naszego krawatu nakładamy kropelki kleju do samej góry, tak żeby dobrze się trzymało. Na sznurek też możecie nałożyć troszeczkę kleju, żeby go umocnić. Odwracamy. Następnie pracujcie sobie na stoliku. Ja podnoszę tak, żeby było dobrze widać. Dopasowujemy nasz krawat do koszuli. No i spójrzcie, od razu robi nam się piękny efekt. Póki jeszcze klej mamy niewyschnięty, możemy sobie wyprostować całą strukturę. Widzę, że moja koszula jest trochę przesunięta, więc lekko ją wyprostuję, żeby nie było krzywo. Super. Jeżeli ktoś przykleja sznurek tak jak ja, krawat będzie pod lekkim kątem, proszę się nie przyjmować, zrobi nam się efekt 3D. Jeżeli ktoś nie przyklejał tutaj naszego poziomego sznurka, to krawat wejdzie fajnie na płasko. Świetnie. Odstawiamy. Teraz mamy chwilkę, żeby przeschło, czekając na wszystkich, żeby skończyli. Poproszę o znak, czy wszyscy mają już przyklejone krawaty. Jest to moment, w którym możecie sobie wszystko wyrównać, popatrzeć, czy sznurek dookoła kartki dobrze się trzyma. Świetnie. Przychodzą informacje, że wszystko gotowe. Możemy przechodzić do kolejnego etapu. Łapiemy następne elementy. Dwa kolejne elementy, którymi będziemy się zajmować, to kieszonka. To jest nasza kieszonka od koszuli. Oraz długopis. Czyli coś, na czym tata będzie mógł się podpisać. Hop, o, teraz widać. Kartkę odsuwamy na chwileczkę na bok. Teraz będziemy zajmować się kieszonką. Czekam, czekam. Już. Super. Łapiemy więc nasz filc. Najlepiej wziąć sobie kawałek z tych resztek, które wycinaliśmy przed chwilą. I dopasowujemy sobie do kieszonki, tak żeby obciąć dosłownie kawałek na jej szerokość. Potrzebujemy taki wąski pasek filcu na szerokość kieszonki, żeby kieszonka miała taką super lamówkę. Następnie na nasz paseczek filcu albo na brzeg kieszonki
Może na brzeg kieszonki będzie wygodniej, łatwiej jest ją złapać. Nakładamy troszeczkę kleju i przyklejamy nasz filcowy pasek. Bardzo proszę, powinniście mieć taki efekt. Teraz dla chętnych będzie chwila zabawy ze sznurkiem. Takiej samej długości, jak mieliśmy paseczek filcu, odmierzamy sobie pasek sznurka. Sznurek klei mi się do rąk. Będziemy go sobie przyklejali, więc pod paskiem filcu nakładamy sobie jeszcze bardzo wąski pasek sznurka. Tak. I doklejamy, tak żeby wszystko dobrze się trzymało. Tak jak mówiłam wcześniej, klejem proszę się nie przejmować. On po wyschnięciu zrobi się przeźroczysty. Jeżeli duży fragment sznurka Wam wystaje, wystarczy go troszeczkę docisnąć i nożyczkami pozbyć się wystających fragmentów. Świetnie. Kieszonkę można oczywiście ozdobić lub nie. Wszystko zależy od Waszego wyboru. Odwracamy kieszonkę na lewą stronę. Nakładamy na nią klej. I w kolejnym etapie bierzemy kartkę. Dopasowujemy naszą kieszeń i przyklejamy ją do kartki. Tam, gdzie uważamy, myślę, że na tej wysokości będzie dobrze. Tak, żeby na kartce nie było tłoczno, jeżeli zostało trochę kleju, to go wycieramy. Mamy trzymającą się kieszeń. Ostatnim etapem zabawy z naszą kieszenią będzie przyklejenie długopisu. Długopis jest mały, więc tutaj uwaga na ręce, na pewno wszyscy ubrudzimy się klejem. Nakładamy klej na lewą stronę długopisu i wklejamy nasz długopis prawdopodobnie na filc. Jeżeli przyklejaliście filcowe i sznurkowe ozdoby, to na filc, jeżeli nie, to przyklejamy długopis do drewnianej kieszonki. W ten sposób mamy długopis wystający z kieszeni. Poproszę o znak, czy wszyscy już są gotowi, ponieważ mamy kolejny etap robienia kartki za sobą. Kieszonkę można sobie jeszcze poprawić, poprawić długopis. Jest to moment, w którym poprzyklejane elementy będą nam dosychać. Proszę się nie przejmować w ogóle tym, że długopis trochę się rusza. Ma prawo, bo jest małym elementem, musi się dobrze przykleić. Dobra. Mam tutaj znaki, że jesteście gotowi. Kolejnym etapem jest napis Super Tata. Możecie sobie przymierzyć. Super Tata będzie przyklejony tu z lewej strony naszej kartki. Przymierzamy, następnie łapiemy napis, odwracamy na lewą stronę, tak żeby on był w odbiciu lustrzanym. Nakładamy troszeczkę kleju. Tutaj uwaga z klejem, żeby mocno się nie wylał, ponieważ napis ma drobne elementy. Odwracamy i przyklejamy. Mamy więc już super. Łapiemy tatę. Przyklejamy. Super tata. Jasne, że można zrobić napis lekko na ukos. Tak naprawdę napis możecie przykleić w dowolnym miejscu. Można go zrobić na ukos, można go zrobić z drugiej strony, a kieszonkę przykleić z lewej strony. Jak najbardziej. To jest wszystko kwestia Waszej kreatywności, więc im więcej rzeczy wprowadzicie od siebie, tym tak naprawdę ja będę bardziej szczęśliwa, wzbudzając w Was jakąś taką wizję artystyczną, więc świetnie. Ostatnim etapem przyklejania tutaj na prawej stronie naszej kartki, czyli na tej takiej głównej części ozdobnej, będą guziki. Większość z Was powinna dostać 3 guziki. 3 drewniane guziki. I teraz tak, łapiemy guzik. Jak sobie popatrzycie, to widać też, że guzik ma prawą stronę i lewą stronę.
Więc na lewą stronę guzika, to ta, która jest bardziej blada, nakładamy kropeczkę dosłownie kleju i teraz guzik wklejamy pod krawatem. Straciliśmy ostrość. Ok, podniosę. Teraz jest dobrze. Tak, żeby koszula się zapinała. Następnie pozostałe dwa guziki, które mamy. Tak samo smarujemy klejem po lewej stronie i przyklejamy na kołnierzyku, żeby była to elegancka, trochę smokingowa, trochę pracowa koszula. Oczywiście wyprzedzam od razu pytania. Guziki możecie dokleić w dowolnym miejscu, tam gdzie chcecie. Na krawacie, pod kieszonką, pod skosem. Jak tylko Wam będzie się podobać, tak mogą być przyklejone guziki. Jak widzicie, w moim wypadku też nad guzikiem wystaje klej. W ogóle się tym nie przejmujcie, ponieważ ten klej, tak jak mówiliśmy wcześniej, stanie się potem przeźroczysty. Nasza kartka powinna wyglądać mniej więcej tak, znaczy powinna, nie powinna. Wygląda tak, jak ją zrobiliście i każda jej wersja jest piękna. Kartkę odstawiamy na bok, żeby nam przez chwilę przeschła. I teraz mamy moment, w którym będziemy dokańczać lewą stronę naszej kartki. Bierzemy pozostałą część filcu, rozcinamy ją na pół. I jeszcze raz na pół. W efekcie każdemu powinien zostać mały prostokąt z filcem. Bierzemy kawałek sznurka, obcinamy kawałek sznurka i teraz prostym sposobem, tak jak ostatnio robiliśmy też kokardę, ci, którzy uczestniczyli w warsztatach, to widzieli, tak samo tutaj składamy sobie na pół i związujemy nasz filc sznurkiem. Zawiązując supełek i powstaje nam ozdobna kokarda. Można sobie przyciąć fragmenty sznurka, tak żeby nie było zbyt długich wiszących kawałków. Mamy kokardę. Bierzemy naszą kartkę, w delikatny sposób odwracamy ją na lewą stronę, tak żeby żaden element nie odpadł. Do kokardy dajemy krople sznurka, krople kleju, przepraszam, i przyklejamy nad klamerką. Jest to ostatni element ozdobny. Część z kokardą oczywiście można jak najbardziej pominąć. Jest częścią totalnie dowolną. Odstawiamy na chwilę na bok, żeby przeschło. Ostatnim kreatywnym elementem, o który Was poproszę, chyba najbardziej kreatywnym, będzie wzięcie tej małej koperty. Bardzo dziękuję za komplement. W małej kopercie w środku mamy kartkę. Koperty macie w różnych kolorach. To jest kartka, na której napiszcie proszę swoje listy do taty, życzenia na Dzień Ojca. Tą kartkę chowam, ponieważ chcę, żeby każdy z Was ten list napisał potem indywidualnie po skończeniu warsztatów. Każdy dla swojego taty od serca. Na końcu nasz list będziemy przyczepiali naszą klamerką do lewej strony kartki. Dla mamy mieliśmy przyklejony list, dla taty będziemy mieli list w kopercie. Kopertę oczywiście na samym końcu można sobie zakleić albo zamknąć, tak żeby nic nie odstawało. Zamykamy sobie kopertę. O! Tak, żeby był fajny efekt. Znaczy w moim wypadku widzę, to nie do końca jest fajny efekt,
ale jak najbardziej kopertę możemy sobie podkleić. Odwracamy na lewą stronę. To, co jeszcze znajduje się w naszej kopercie, to podstawka kartki. Składamy ją w ten sposób. Mamy dwie części, które są nacięte. Taka sama podstawka była w prezencie dla mamy. Składamy ją. Jedna w drugą. Stawiamy. I w ten sposób mamy gotową kartkę dla taty. Ja pokażę Wam ją tak, ponieważ kamerę mamy u góry, więc nie jestem w stanie tego zrobić inaczej. Nasza kartka dla taty gotowa z dwóch stron. Na końcu mamy kopertę. Tutaj mam drugą przygotowaną po to, żeby móc pracować na prototypie. Na razie swoich kartek nie ruszajcie, zostawcie je do wyschnięcia. Mamy tutaj prototyp, jak widzicie, z innymi kolorami filcu. Więc do naszej koperty możemy zapakować kartkę dla taty razem z podstawkami i wręczyć prezent. Tak wyglądają nasze kartki na Dzień Taty. Pamiętajcie o tym, aby rozwiązać krzyżówkę i przesłać do nas zdjęcia Waszych rysunków, najlepiej w trakcie pracy nad kartką dla taty. Bardzo dziękuję. Czekamy na zdjęcie, czekamy na kontakt, czekamy też na informacje, czy te warsztaty także Wam się podobają.